Chociaż ziemscy eksperci osiągnęli w przeszłości wiele przełomowych kamieni milowych, we wszechświecie istnieją niezliczone tajemnice, które wciąż czekają na rozwikłanie. Kwestia dokładnych procesów formowania się księżyców zawsze była jednym z najważniejszych aspektów współczesnych badań kosmosu. Zapierające dech w piersiach odkrycie konstelacji Centaura pomoże naukowcom raz na zawsze rozwiązać tę kosmiczną tajemnicę. Dziś ujawnimy, która struktura w pobliżu egzoplanety podobnej do Jowisza urzeka ekspertów oraz niesamowite odkrycia, które naukowcy odnotowali w niedalekiej przeszłości. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się dzisiejszy film. Chcesz dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata? W takim razie pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco od teraz. Jeśli podobają Ci się nasze wycieczki i gigantyczne przestrzenie wszechświata, daj nam kciuk w górę. Narodziny księżyców. Dokładna historia powstania ziemskiego księżyca jest wciąż jedną z największych astronomicznych tajemnic. Chociaż istnieje kilka prawdopodobnych teorii dotyczących narodzin naszego satelity, żadne z tych możliwych wyjaśnień nie może zostać udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Wynika to głównie z faktu, że konstelacja Ziemia-Księżyc jest już w pełni uformowanym układem, co znaczy, że eksperci nie mogą bezpośrednio obserwować różnych etapów formowania się ciał niebieskich. Aby zrozumieć, jak właściwie tworzą się planety i ich naturalne satelity, niezbędne jest skierowanie naszego spojrzenia na te kosmiczne obszary, w których unoszą się ciała niebieskie, które nie zakończyły jeszcze w pełni swojego rozwoju. I rzeczywiście, niedawno naukowcom udało się zarejestrować prawdziwy kamień milowy w galaktyce w ramach takiej obserwacji. Naukowcy mogliby wkrótce otrzymać możliwość bezpośredniego obserwowania po raz pierwszy formowania się księżyców wokół odległej egzoplanety. Galaktyczny obiekt pożądania, który znalazł się w centrum uwagi naukowców, znajduje się około 370 lat świetlnych od naszej niebieskiej planety ojczystej i nosi nazwę PDS-70C. To egzoplaneta podobna do Jowisza w konstelacji Centaura, która krąży wokół bardzo młodej gwiazdy, która ma 5,4 miliona lat. Ta gwiazda, która wciąż znajduje się w kosmicznym początku, ma około 75% masy Słońca. Ze względu na młody wiek tego układu, formowanie się planet wciąż trwa. PDS-70C i jego siostrzana planeta PDS-70B ujrzały światło galaktycznego świata stosunkowo niedawno. Zapierające dech w piersiach odkrycie. Wokół egzoplanety PDS-70C znajduje się dysk okołoplanetarny. Te pierścieniowe skupiska materii składające się z gazów, pyłu i gruzu uważane są za znaczące rezerwuary materii, z których mogą tworzyć się naturalne satelity. Zdjęcia dostarczane przez obserwatorium ALMA w Chile pokazują, że dysk tworzący Księżyc ma średnicę około 100 milionów mil, mniej więcej tyle, ile odległość między Słońcem a Ziemią. Według ekspertów, dysk wokół egzoplanety ma wystarczającą ilość materiału, aby uformować do 3 księżyców wielkości Ziemi. Gigantyczna planeta gazowa PDS-70C jest 2 razy większa od potężnego Jowisza i potrzebuje 227 lat, aby raz okrążyć gwiazdę macierzystą. Osady gazu i pyłu w dysku wokół egzoplanety łączą się w wyniku wielokrotnych zderzeń, tworząc coraz większe ciała stałe, zanim ostatecznie wyłonią się jako dorosłe księżyce. Ten podstawowy wzorzec formacji był dyskutowany przez ekspertów od dłuższego czasu, ale do tej pory eksperci nigdy nie byli w stanie udokumentować tych zapierających dech w piersiach procesów. To, że identyfikacja PDS-70C jest niezwykle ważnym odkryciem astronomicznym, staje się jasne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak krótkotrwałe są zazwyczaj dyski okołoplanetarne. Na przykład naturalne miejsca narodzin księżyców zwykle znikają 10 milionów lat po uformowaniu się planety. Chociaż naukowcom udało się już dodać około 4000 egzoplanet do map gwiazd, zawsze były to w pełni ukształtowane układy, w których dyski okołoplanetarne zniknęły już wiele milionów lat temu. PDS-70b i PDS-70c to obecnie jedyne znane egzoplanety, które nie zakończyły swojej ewolucji.
Jednak o istnieniu tych dwóch gigantycznych planet wiemy dopiero od 2018 i 2019 roku. Chociaż PDS-70C jest wyraźnie otoczony przez dysk tworzący Księżyc, eksperci nie mogli znaleźć dowodów na to, że taki zbiór materii istnieje również wokół PDS-70B. Z tych okoliczności naukowcy wyciągnęli wniosek, że PDS-70B został dosłownie zagłodzony przez siostrzaną planetę. Oznacza to, że sam PDS-70C wchłonął większość materii, która pozostała po utworzeniu systemu. Zdobyta dotychczas wiedza na temat powstawania Księżyca wokół egzoplanety ma zostać pogłębiona i uszczegółowiona w ramach przyszłych badań. Naukowcy wiążą duże nadzieje, zwłaszcza z informacjami, które w przyszłości dostarczy ekstremalnie duży teleskop na pustyni Atacama. Ten wysoce złożony instrument techniczny Europejskiego Obserwatorium Południowego, którego uruchomienie zaplanowano na 2027 rok, będzie największym na świecie teleskopem optycznym ze zwierciadłem głównym o średnicy 120 stóp. W przyszłości eksperci chcieliby szczegółowo obserwować ruchy gazu w bezpośrednim sąsiedztwie PDS-70C, aby uzyskać pełny trójwymiarowy obraz interakcji między systemami i ostatecznego formowania się księżyców. Obce światy wodne. Planeta K2-18b, która krąży wokół czerwonego karła 124 lata świetlne od nas, trafiła na pierwsze strony gazet kilka lat temu, kiedy eksperci byli w stanie udowodnić istnienie pary wodnej i ciekłej wody w atmosferze ciała niebieskiego. Zainspirowany tym przełomowym odkryciem w konstelacji Lwa, zespół naukowy kierowany przez astrofizyka Niku Mathusdana postanowił stworzyć zupełnie nową klasę egzoplanet, którą ochrzcili Hycyon. Termin składa się z angielskich terminów wodór i ocean. Jeśli podążać za uwagami ekspertów, to takie dziwne światy wodne faktycznie występują znacznie częściej niż planety skalne z ograniczonymi obszarami wodnymi, o których naukowcy do tej pory zakładali, że mają największe szanse na istnienie pozaziemskich form życia. Aby sklasyfikować te hipotetyczne Hycyany pod kątem ich potencjalnego zamieszkania, naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge najpierw skierowali swoją uwagę na ekstremalne warunki panujące na morzach lądowych. Chociaż początkowo regiony te wydają się wyjątkowo nieprzyjazne dla życia, udało się jednak wykryć mikroorganizmy w głębinowych kominach termicznych, które z powodzeniem przystosowały się do panujących tam warunków ciśnienia i temperatury przekraczających 170 stopni Fahrenheita. W rezultacie średnie temperatury powierzchni nadającego się do zamieszkania ciała niebieskiego mogą teoretycznie być znacznie wyższe niż na naszej niebieskiej planecie. Aby zawęzić wykrywalne sygnatury pozaziemskich form życia, zespół zwrócił swoją uwagę na pytanie, które substancje chemiczne mogą dostarczyć wskazówek na temat istnienia życia. Szukali zwłaszcza gazów uwalnianych w czasie procesów metabolicznych mikroorganizmów. Należą do nich siarczek węgla, chlorometan i siarczek karbonylu. Jeśli obca planeta miałaby schronić żywe organizmy, gazy te również musiałyby być wykrywalne w atmosferze odpowiedniego ciała niebieskiego. Eksperci są przekonani, że te ślady obcego życia zostaną wkrótce zidentyfikowane za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Teleskop na podczerwień, który został opracowany w ramach wspólnego projektu NASA, ESA i CSA, został wyniesiony na wyznaczoną orbitę pod koniec 2021 roku. Powstawanie gromad supergalaktycznych. Gromady supergalaktyczne należą do największych widocznych dla nas struktur we Wszechświecie. To kolekcje kilku gromad galaktyk, które wprawdzie są znane od dłuższego czasu, ale których tła eksperci mogli tylko się domyślać. Raport opublikowany kilka tygodni temu w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics teraz budzi nadzieję, że wkrótce zmieni się to fundamentalnie. W trakcie swoich prac badacze natknęli się na grupę obiektów, które podejrzewa się o rozwijającą się akumulację galaktyk. Na przykład nasza macierzysta galaktyka, Droga Mleczna, należy do gromady galaktyk zwanej grupą lokalną. To składnik supergromady w Pannie, która należy do dużej supergromady galaktyk Laniakea. W tym przypadku pojawia się problem naukowy, że badacze praktycznie skonfrontowani są z już ukończonymi formacjami galaktycznymi. Jak wyglądały odpowiadające im supergromady wiele miliardów lat temu? Jakie czynniki sprzyjały ich fuzji?
Te i inne pytania mogą teraz zostać rozszyfrowane w trakcie bardziej szczegółowych badań nowo odkrytej gromady proto-supergalaktycznej. Formacja kosmiczna ochrzczona G237 składa się z 63 pojedynczych galaktyk, zidentyfikowanych za pomocą japońskiego teleskopu Subaru. Opierając się na kosmologicznej zasadzie, że wszechświat jest jednorodny i izotropowy, naukowcy podejrzewają, że nasza Droga Mleczna mogła kiedyś zadokować w węźle proto-supergromady, takim jak G237, kiedy była jeszcze bardzo młoda. W uproszczeniu można sobie wyobrazić takie protogromady galaktyk jak stocznie galaktyk kosmicznych, w których pojawiają się masywne galaktyki. Z niecierpliwością czekamy na wszelkie nowe odkrycia, jakich w przyszłości dokonają eksperci w tym niezwykle ekscytującym obszarze. Twoja opinia nas interesuje. Co sądzisz o dzisiejszym filmie? Już nie możemy doczekać się Waszych komentarzy. Czy chciałbyś zobaczyć więcej ekscytujących filmów na temat kosmosu? Kliknij jeden z obrazów w napisach końcowych, aby przejść do innych filmów na naszym kanale. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.